Tak, nazywam się Stanisław Srokowski. No i chciałbym sobie pospominać dawne lata. Kiedy mówimy o opozycji, to mówimy właściwie o tym, jak się rodziła postawa antykomunistyczna w człowieku. Mhm. Jak patrzyliśmy na tamte czasy, jak rozumieliśmy to wszystko, co się działo. Ja tak próbuję zrozumieć sam siebie, kiedy tak myślę o swoich początkach działalności przeciwko komunistom, to wydaje mi się, że to się wszystko wzięło z domu, wyniosło się z rodziny. Ja się urodziłem na Kresach. Polacy mieszkający na Kresach byli pierwszymi Polakami, którzy poznali ten straszliwy system. Bo zanim komunizm dotarł do Polski już jako system państwowy, to najpierw w 1939 roku, kiedy Sowieci napadli na Polskę, w 1939 roku, 17 września, na Kresy, to było pierwsze uderzenie właśnie na Polskę. I wtedy od 1939 roku do 1942, 2 lata prawie, ta część narodu, ta część Polaków znalazła się w systemie komunistycznym. Nagle, wbrew sobie, zostaliśmy jak gdyby tym bagnetem uderzeni z góry. I ja mieszkałem na wsi. Moi rodzice byli rolnikami. I to, co tak najbardziej, później oczywiście ze wspomnień, rodziców, dziadków i tak dalej, uderzyło, to były dwie rzeczy. Po pierwsze kołchozy. Chłopie, którzy mieli normalną ziemię, normalnie uprawiali swoje tam pola, nagle zostali zmuszeni do wstępowania do kołchozu. To było coś tak obcego, tak nienaturalnego, niewłaściwego, że z tym od razu nie mogli się pogodzić. I to już właściwie wtedy powstały pierwsze bunty, pierwsze protesty, które były początkiem takiego buntu przeciwko komunizmowi. Oczywiście one nie miały jeszcze charakteru zorganizowanego, ale już psychicznie, już ludzie byli nastawieni przeciwko temu systemowi. Druga rzecz, która bardzo mocno odbiła się wtedy w psychice ludu polskiego tam na Kresach, to był atak na religię, atak na Kościół, atak na wiarę. Nagle okazało się, że ten lud, który był bardzo wierzący, a Kresowianie byli narodem szczególnie wierzącym, oczywiście Polacy w ogóle są narodem wierzącym, ale Kresy miały jakąś taką długą historię związaną z tą wiarą. I w każdej wsi był kościół, jakaś kapliczka, oczywiście te różne takie znaki orientacyjne, chrześcijańskie krzyże. Dzieci od najmłodszych lat były przywiązane do tej wiary i nagle okazało się, że zamykają kościoły. Wiele kościołów zostało zamienionych w składy drewna. Do niektórych kościołów zostały zamienione w obory, w stajnie dla koni sowieckich. No to już był znak, że zaczyna się dziać coś bardzo nienormalnego, coś, z czym się trudno będzie zgodzić. I ja pamiętam, że później, bo ja wtedy miałem gdzieś 7-8 lat, więc już byłem takim chłopcem, który już wiedział mniej więcej o co chodzi, bo w domu się rozmawiało o tym, dziadkowie, matka, ojciec. Wiecie, chodzili załamanymi rękami i tak, co to się zdarzy. Mówię o tym dlatego, że to był jak gdyby początek mojej świadomości. Jeszcze wprawdzie nie tej dojrzałej, ale już wiedziałem, że to, co się tam dzieje, to jest nienormalne. No i później, kiedy już ten komunizm zainstalował się w Polsce w 1945 roku, moi rodzice zostali wygnani, tak jak zresztą wszyscy Polacy z Kresu zostali wypędzeni i zamieszkaliśmy na ziemiach zachodnich, tak zwanych ziemiach zachodnich w województwie szczecińskim. I ojciec tam otrzymał gospodarstwo rolne,
No i znowu oczywiście, już wtedy wiedzieliśmy, że ten system doprowadzi do tego, co już poznaliśmy, prawda, w 1939-1941 roku, czyli komunizm w tej najbardziej wynaturzonej formie. Wyniszczanie psychiczne człowieka, wyniszczanie instytucji kościelnych, wyniszczanie jak gdyby historii, tradycji itd. To już byliśmy przygotowani na to, że ten system, widzieliśmy te czołgi rosyjskie, widzieliśmy tych żołnierzy z momentami, to już było wiadomo, że to w tym kierunku idzie. No i pamiętam taki czas, taki właśnie epizod w życiu mojej rodziny. Mój ojciec był bardzo dobrym rolnikiem. Po prostu miał sobie ten zmysł, że wiedział, jak to robić, uprawiał zboże i tak dalej. I w pewnym momencie stał się jednym z lepszych rolników tam na swojej ziemi. I nagle okazało się, że to, że jest dobrym rolnikiem, to komuś przeszkadza. Powstało takie pojęcie kulak to był ktoś bogaty, ktoś, kto był przeciwnikiem komunizmu od razu. Nie musiał być przeciwnikiem komunizmu werbalnym, prawda? Ale już go nazywano przeciwnikiem komunizmu. Sam fakt, że jest... Tak, bogaty, bo w ten system nie mógł być bogaty, tam nie można było być bogatym. Ale miał więcej niż trochę więcej niż inni. Tak. Ojciec nie był tam za bardzo bogaty, miał tam 8 czy 9 hektarów ziemi, ale to już wystarczyło, że miał konia, drugiego konia, później trzeciego, tam bydło było, także no, czuł się, prawda, już tak jak gospodarz. No to oczywiście wtedy zaczęli ciągać mojego ojca tam po swoich różnych komórkach i żeby wstąpił do kołchozu, żeby wstąpił do spółdzielni produkcyjnej. Ojciec powiedział, w najgorszych czasach, kiedy byliśmy na kresach, kiedy zmuszali nas do kołchozu, ja nie wstąpiłem, bo nie wstąpił wtedy, mimo że już kołchozy tam powstawały, to teraz też nie wstąpię. No to zaczęli ojca nękać. A to do aresztu, a to grozili, a to go zamykali na parę godzin. No słowem zaczęły się takie prześladowania. Oczywiście jako dziecko już wtedy miałem kilkanaście lat, już to wszystko widziałem, obserwowałem. I wyrastałem w tej atmosferze, prawda, takiego nasączania tym strachem, który już wtedy zaczął się, prawda. Bo myślę, że taką istotą komunizmu jest to, że on chciał strach. Totalny strach, żeby ludzie się bali, żeby ludzie, broń Boże, nie podnieśli głowy, żeby broń Boże nie sprzeciwili się. No ja w tym duchu już wyrastałem, wiedziałem, że komunizm to jest zło, wiedziałem, w jakim kierunku prowadzi. Pamiętam taki epizod, który bardzo do dzisiaj tkwi w mojej głowie, z lekcji religii. Kiedy nasz ksiądz tam był prześladowany i obok kościoła chciał postawić taką kapliczkę, to komuniści zabronili mu postawienie tej kapliczki, kazali mu, że do pewnej wysokości ją zbudował, później kazali mu z powrotem ją burzyć. I kiedyś na lekcji religii ksiądz przyszedł tam do nas i w trakcie opowieści biblijnych różnych zaczął nam opowiadać o świecie, jak świat powinien wyglądać. I mówię, słuchajcie dzieci, wyobraźcie sobie, że jest zima, że jest krzyż w tej zimie, stoi krzyż, duży, wielki krzyż, jest zima i pada śnieg. I ten krzyż jest zasypany, warstwa po warstwie zasypywany aż do góry. I w pewnym momencie ten krzyż znika. Musicie wiedzieć, że może to jest taki czas, że ten krzyż znika. Ale pamiętajcie, teraz jest zima, a przyjdzie wiosna. A jak przyjdzie wiosna, to co będzie? Słońce. A jak będzie słońce, to co będzie ze śniegiem? Zacznie topnieć. A jak zacznie topnieć, to co będzie z tym krzyżem? Wyjdzie z tej zimy. Pamiętajcie o tym. On nas nie instruował, co to jest komunizm, nie opowiadał, prawda, bo myśmy tam już na ogół dzieci już wiedziały, ale przez ten przykład dał nam nadzieję. Ja pamiętam, to było bardzo, dla mnie osobiście to było bardzo ważne, myślę, że dla wielu moich kolegów, że ten krzyż się wyłoni, że ta wiara, która jest tłumiona, bita tutaj niszczona, że ona w którymś momencie się wyłoni.
I to było takie ciekawe doświadczenie tego mojego pokolenia, tych takich jak ja, urodzonych, prawda, na Kresa. Dzieci, które w latach 45, czy tak 51, 52 chodziły tam do szkół podstawowych, a później do gimnazjum, do liceum. Ja poszedłem do liceum w 51 roku, już z tymi swoimi doświadczeniami. W 51 roku to było liceum w Dębnie Lubuskim, w województwie wówczas szczecińskim. I większość z tych moich kolegów to byli właśnie stamtąd, z Kresu, bo to całe Kresy zostały wyrzucone tutaj na te ziemie zachodnie. Województwo szczecińskie, województwo zielonogórskie, opolskie, po części katolickie. W każdym razie w szczecińskim to nogą mieszkali sami kresowiacy. I nic innego, że stało się coś, co właśnie mogło tylko być powiązane właśnie z Kresami. Ja się o tym dowiedziałem później, ale nie byłem tym zaskoczony. Mianowicie w mojej szkole powstała w szkole średniej chłopcy, którzy mają 15, 14, 16, 17, 18 lat. Powstały dwie tajne organizacje w 51 roku. Dwie tajne organizacje, jedna niezależna od drugiej. To się o tym dowiedziałem dopiero później. I to zakładali moi koledzy, których ja znałem osobiście. Rysio, Maciek jakiś tam z Dzisią, z którymi co dnia tam gadaliśmy, rowerami wspólnie jeździliśmy, gadaliśmy o różnych rzeczach. Oni byli w starszych klasach, ja byłem młodszy. I oni założyli tę organizację samodzielnie, bez rodziców, bez nauczycieli. Proszę sobie wyobrazić, co musiało w tych młodych ludziach być gdzieś tam w środku, że wiedząc, co to jest, bo to był najgorszy okres stalinizmu, 51-52 rok, założyli te tajne organizacje, zaczęli produkować ulotki. Sami, robili sobie sami jakieś tam, prawda, powielacze z swoimi własnymi rękami. I zaczęli te ulotki rozklejać po murach w mieście. Ja te ulotki też czytałem, oczywiście, tylko nie wiedziałem wtedy, że to moi koledzy robią. Mieszkaliśmy w internacie, gadaliśmy o różnych rzeczach, nie pisnęli słowa. Może ja byłem za mały jeszcze wtedy, oni robili to w klasie starszej, dwie klasy starsze. No i po pół roku tam te ulotki wysyłali tam do różnych instytucji, że komunizm się skończy, prac z komunizmem, prac z Związkiem Radzieckim, niech żyje wolna Polska, no tego typu hasła. I po pół roku niestety zostali złapani. Okazało się wtedy, że właśnie powstały dwie organizacje, jedna niezależna od drugiej. To było bardzo głośno. Cała szkoła to wiedziała, w szkole robiono apele, mówiono, co to wrogowie wśród was są, pamiętajcie, ostrzegano nas, tych młodszych, prawda, z tej pierwszej klasy, że tam gdzieś wróg się zaczaił, że trzeba dać mu odpór na słowa tej komunistycznej propagandy. Tak. A wtedy były w szkole te apele poranne, tak zwane apele poranne. I zawsze, zanim się rozpoczęły lekcje, to nas ustawiano w szeregach i uświadamiano. Była tak zwana prasówka też. I wtedy oczywiście gdzieś tam w gazetach była informacja, że w szkole w Dębnie komuniści, że w szkole w Dębnie są wrogowie komunizmu. I to w gazetach się pojawiło, na tych prasówkach odczytywano nam. Strach taki powstał, że broń Boże, prawda, nie zarazić tej młodzieży, która jeszcze jest poza tym. W każdym razie, znowu te Kresy się odezwały, bo to byli chłopcy z Kresu. To byli chłopcy, którzy tam osiągnęli tą atmosferę, prawda. Ja pokazuję, żeby zrozumieć cały mechanizm, prawda, jak się rodziła opozycja, gdzieś tam, mając to bardzo dużo wcześniej. No i wyrastałem właśnie, wielu z tych moich chłopców zostało skazanych na ciężkie męczarnie, poszło do więzienia, otrzymali po 2, 3, 4 lata więzienia. Były to straszne więzienia, opowiadali mi później chłopcy, że już po wyjściu z tych więzień, że to było dla nich udręka, cierpienie, ból straszny.
na przykład nago ich wyprowadzano na mróz i polewano zimną wodą, spali na betonie, no, jedzenie było głodowe, nie mogli później dostać się na studia wyższe. Wielu z nich później zostało zesłanych do kopalni, takich 17-18-letnich chłopców, jaworzy, niektórzy znaleźli się, także było ich w sumie chyba 34 czy 35 z mojej szkoły. Ale później, jak się zorientowałem, to nie była jedyna szkoła. Cały pas ten zachodni, od Szczecina poczynając, Dębno-Lubuskie, Zielonogórskie i tak dalej, był generalnie bunt młodzieży, były tajne organizacje. I teraz, kiedy IPN już tym się zajmuje, to okazuje się, że około, przy badaniu tego zjawiska, że około 20 tysięcy młodych ludzi wtedy, dzisiaj o tym prawie się nie mówi, to jest jedna z tych fal antykomunistycznych, które jeszcze nie doczekały się swojego opracowania. Mówi się o żołnierzach wyklętych, ale to było starsze pokolenie. A to młode pokolenie 16, 17, 18, 19-letnich chłopców. To zresztą później też objęło inne rejony, bo jak trochę pobadałem, to gdzieś tam i lubelskie, i rzeszowskie. W każdym razie był bunt młodych. Czyli antykomunizm jak gdyby od początku, od najmłodszych pokoleń wyrastał razem z nami. No a później takie następne moje doświadczenie to był 56 rok. W 56 roku akurat nie poszedłem na studia do Opola, do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. No to wtedy był czerwiec, prawda, 56 roku poznański i później Gomułka, październik 56 roku. Ale mnie szczególnie utkwiło w pamięci coś innego, mianowicie Węgry. Mnie utkwiło w pamięci Węgry 56 roku, bo myśmy wtedy założyli taką nieformalną strukturę w grupie studenckiej, że popieramy Węgry. I to był jak gdyby już taki pierwszy zaczątek formalnego, wprawdzie nie w postaci rejestrowanej, czy jakoś tam, prawda, zorganizowanej, z wyłonieniem przywódców, ale taka grupa powstała, która była najpierw sympatykami Węgrów, a później stała się orędownikami tego wszystkiego, co tam się działo, kiedy Węgrzy wystąpili przeciwko komunistom, a później kiedy Sowieci zaczęli to tłumić, prawda, przy pomocy czołgów. Pamiętam, że myśmy gromadzili dokumenty związane z tym, zdjęcia, przekazywaliśmy to innym kolegom, tworzyliśmy takie grupy dyskusyjne, rozmawialiśmy bardzo wiele o tym, czyli ten duch antykomunizmu jak gdyby w tej postaci się u nas objawiał. Czyli jak pani wiedzie od początku we mnie gdzieś tam to za mną szło i to się rozwijało. No jak skończyłem studia w 60 roku, poszedłem do pracy do Legnicy. Pracowałem w Legnicy jako nauczyciel technikum elektroenergetycznym i uczyłem dzieci języka polskiego. No oczywiście bardzo duży kładłem nacisk przede wszystkim na rozumieniu takich pojęć jak wolność, odwaga, heroizm. To było dla mnie ważne, bo ja już wiedziałem, że trzeba w dzieciach, w młodzieży budować takie poczucie samodzielności, niezależności, takiej wewnętrznej suwerenności, żeby one się nie bały, żeby w nich wkomponować te idee, które później za parę lat wybuchną prawdopodobnie jakimiś innymi zorganizowanymi już strukturami. No i tak je przyzwyczaiłem do tego, że to wszystko to nie polegało na tym, że mówiłem, że komunizm się skończy, czy coś takiego, tylko mówiłem, że pamiętajcie, że najważniejsze jest, żeby w sobie zachować godność, żeby w sobie zachować poczucie wolności, takiej wewnętrznej wolności. No i tutaj Mickiewicz był znakomitym przykładem, prawda, dziada Mickiewicza, jego inne utwory, kiedy tam, prawda, te wszystkie powstańcze rzeczy, powstanie, jeszcze raz powstanie.
Czyli już moja młodzież była jak gdyby na, ładowana tymi wielkimi ideami wolnościowymi. I jak przyszedł 68 rok, marzec 68 roku i w Warszawie wybuchły te wtedy protesty przeciwko zdjęciu dziadów Mickiewicza ze sceny Warszawskiego Teatru. Reżyserował to Dejnek. I jak dowiedzieliśmy się, że w Warszawie są te protesty, to oczywiście w Legnicy również wybuchły protesty. I ja ze swoją młodzieżą wyszedłem na ulicę wtedy. Wyszliśmy na ulicę jako bunt, jako protest, jako niezgoda na to, żeby polskie arcydzieło było zamykane, żeby było tłumione, żeby była tłumiona wolność. Oczywiście było polowanie, kilku moich chłopców też było spolowane. Następnego dnia pojawiła się bezpieka w naszej szkole. No i od razu przesłuchanie, a dlaczego pan wyprowadził młodzież na ulicę? Pan nauczyciel tutaj, prawda, zamiast dawać przykład, to pan z młodzieżą wyszedł na ulicę. Więc ja powiedziałem, wyszedłem, bo protestuję przeciwko niszczeniu polskiej kultury. To dla mnie było najważniejsze. Jak można zamykać największe dzieło polskiego romantyzmu dziady, jak można było niszczyć największego reżysera Dejnka i w ogóle teatr polski. No i to już wtedy nie było żartów. Pamiętam, że jeden z tych bezpieczniaków wobec dyrektora, który był przy tym, to było takie przesłuchanie mnie przy obecności dyrektora, powiedział, no panie Stanisławie, to będziemy musieli pana zarejestrować. Ja nie bardzo wiedziałem, co to zarejestrować. Co to znaczy zarejestrować? Założymy panu teczkę. Pytam, jaką teczkę? Pojęcia nie miałem wtedy, tak. Co to za teczka. No, jeżeli jeszcze raz zrobi pan to, co pan zrobił teraz, będzie pan młodzieżą na ulicę, to będzie pan u nas zarejestrowany w tej terce. Wszystko, co pan robi, będziemy już w tej chwili mieć. I oczywiście będzie panu bardzo trudno. Chcieli mnie przestraszyć po prostu. Czyli jest metoda straszenia w Korei w inny sposób. A nie bardzo wtedy, muszę pani powiedzieć, że wtedy nie bardzo zdawałem sobie sprawę, co to jest teczka, co to jest rejestrowanie, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Ale miałem takiego bardzo dobrego przyjaciela, Zygmunta Urbana, naszego bibliotekarza, który na terenie szkoły organizował tajne kółka. I on czasami zapraszał na te tajne kółka, on tam opowiadał, on się zajmował filozofią, zajmował się pojęciem wolności. To wystarczyło, prawda, żeby budować, prawda, w młodzieży takie potrzebne elementy do tworzenia wolnościowych potrzeb. I on mówi, słuchaj, ten przyjaciel Zygmunt mówi, prawdopodobnie będą cię inwigilować, musisz bardzo uważać, będziesz ścigany, będziesz obserwowany, uważaj na siebie po prostu. Wtedy ja zrozumiałem, że już jestem pod obserwacją. No ale na tym się nie skończyło, skończyło się na czymś gorszym, ponieważ następnego dnia znowu wyszedłem na ulicę, no to dyrektor wezwał mnie do siebie, mówi, panie Stanisławie, niestety musimy się rozstać. Nie może pan w naszej szkole pracować. I to był mój pierwszy, to było moje pierwsze taki cios, prawda, w moją pracę zawodową. Zostałem zwolniony ze szkoły w 68 roku. I otrzymałem tak zwany czarny bilet. W żadnej ze szkół na tym terenie nie mogłem dostać pracy. Dzwoniłem, chodziłem po szkołach. Ta wieść się już rozeszła natychmiast, że mnie nie wolno zatrudniać. No i nigdzie na terenie powiatu legnickiego, to wtedy były powiaty, czy tego regionu całego, tam Chojnów, Jawor i inne miejscowości. Nigdzie nie mogłem znaleźć pracy. Znalazłem sytuację trudną, miałem rodzinę. Zacząłem szukać dalej. Pojechałem do Wrocławia, ale tam już też instrukcja musiała dotrzeć taka, że
ja nie powiedziałem o jednej rzeczy, ja wtedy zacząłem zajmować się postacią literacką. Mhm. I miałem na koncie już swoim kilka książek. Ponieważ byłem już dość znany, ponieważ o mnie już tam sporo pisano w lokalnej i w centralnej prasie o tych moich książkach, także wieś o tym, że ja zostałem zwolniony, dotarła do Wrocławia. I jak starałem się o pracę we Wrocławiu, to już wszędzie moje nazwisko musiało być gdzieś tam odnotowane, mm-hmm. że nie mogę otrzymać roboty. Miałem takiego kolegę, który był z kolei zwolniony z innych powodów i wcześniej, mianowicie wtedy, kiedy biskupi polscy napisali ten list z biskupami mm-hmm. niemieckimi, to mój kolega, który pracował w innej szkole, poparł ten apel biskupów polskich i za to też został wyrzucony ze szkoły. Jako nauczyciel, był nauczycielem mm-hmm. historii. I on pojechał do Wrocławia szukać tam pracy. I jakimś cudem udało mu się znaleźć jakąś tam robotę. I wynajął sobie mieszkanie i tak gadaliśmy z nim, co ja mam robić w tej sytuacji. Mówi, słuchaj, będziemy szukać dla ciebie coś we Wrocławiu. Spróbujemy znaleźć. Oni, kilku innych znajomych, zaczęli tam szukać po różnych miejscach i wreszcie znaleźli mnie taką robotę w domu starców. No, prawdopodobnie tam informacja nie dotarła, że mnie nie wolno zatrudnić i zostałem opiekunem domu starców klubu seniora. Pewnie już byli przekonani, że starych ludzi na ulicy nie doprowadzi. Tam już pan nie może zaszkodzić komunizmowi. Tam już komunizmowi nie mogę zaszkodzić. Pracowałem tam 2 lata z tymi moimi staruszkami. Zresztą bardzo, bardzo mile wspominam, bo to był taki czas, kiedy większość z tych ludzi to był Wrocław, to były Kresy również. Tam mhm. też wszyscy przyjechali z Lwowa, z Tarnopola, z Stanisława, mhm. z tamtych ziem. I to byli ci ludzie, którzy wiedzieli mniej więcej, dużo więcej niż ja, ale to samo. Ja z nimi znalazłem od razu wspólny język, od razu wspomnienia, a Lwów, a Uniwersytet mhm. Lwowski, a Szkoła Matematyczno-Filozoficzna. Zresztą gadanie, wszedłem jak gdyby do swojej rodziny. Czułem się dobrze. Oni mi zresztą bardzo wiele opowiadali swoje historie, swoich przeżyć, swoich doświadczeń. Tak bardzo mocno to wszystko we mnie się skumulowało, że ja potem napisałem 2 książki o tym środowisku. Napisałem 2 książki o ludziach starych właśnie. Także z jednej strony no, miałem roboty, pieniądze były nieduże, ale to nieważne, ważne, że miałem robotę. No to już ten rok 68, 70 się zbliża. W 70 roku jeden z moich kolegów, kiedy już wokół mnie jest atmosfera trochę tak ucichła, już jak gdyby zapomnieli o tamtym 68 roku, jeden z kolegów mi zaproponował, żebym był adiustatorem w takiej gazecie, która powstała, taki tygodnik. Powstał, wrzucałem nowy tygodnik. Mówię, ty jesteś polonistą, przyjdź do nas, będziesz adiustował nam teksty. No to w porządku. Już zgodziłem się na to. Zacząłem pracę tej redakcji. No i później tak się stało, że zabrakło im kierownika działu kultury w tej redakcji. No to już był 72 chyba rok, czy trzeci, i wtedy mnie zaproponowało, żebym ja to, ja znałem się na tym, byłem znanym na tym terenie pisarzem. No i zająłem się tą kulturą. No i oczywiście zacząłem pisać o tej kulturze, dość często krytycznie zresztą. No i cenzura miała sporo kłopotów ze mną. Bo co napiszę na teren jakieś to do cenzury, prawda? Co napiszę do cenzury? Redaktor naczelny pewnego dnia wzywa mnie i mówi, no Sokolski, no niedobrze, wzywają mnie, twoje materiały idą do cenzury, Komitet Wojewódzki ma pretensje. No chłopie, powstrzymaj się, no nie może tak ciągle jakieś masz kłopoty z tymi materiałami. No ale ja panie, no tak człowiek widział tę rzeczywistość, tak ją pisał. Tak, tak.
No i przychodzi, tak to trwało do jakiegoś czasu i któregoś dnia zastępca redaktora naczelnego mówi: niestety musimy cię zwolnić. Ponad kolega. Niestety musimy cię zwolnić, ponieważ są takie naciski sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Partii, że ciebie musimy zwolnić z twojego kierownictwa i być może zwolnimy cię w ogóle z pracy. Ale co do pracy, to jeszcze zastanowimy się, ale z kierownictwa na pewno cię zwolnimy. I rzeczywiście dwa dni czy trzy dni potem redaktor naczelny daje mi informację, że jesteś zwolniony. Ja pytam, dlaczego? To z pana, tak jeszcze trochę tak żartobliwie, czy to z pana takiej woli, czy ktoś inny pana nacisnął? Mówi, jak to? Przecież wiesz doskonale, że Komitet Wojewódzki już od dawna naciskał, żeby cię zwolnić. No i zwolniony byłem, zostałem tym szeregowym dziennikarzem. I nadszedł rok 80. Solidarność. Okej. Okay. A mam takie jeszcze pytanie do pana. Trochę wstecz, bo co prawda to Wrocław, ale to jakby gdzieś cała Polska tam przecież żyła. 70 rok. Grudzień 70 roku. No bo przecież jakieś informacje docierały też przecież na Dolny Śląsk. Tutaj z Wybrzeża, nie? Tak. Bo też mamy zmianę polityczną. Tak, przelana krew i tak dalej, tak. Mhm. Tak, no tak, to było głośne, to było znane, to o tym się rozmawiało, to było rzeczywiście tak zwane wydarzenia grudniowe, prawda? Tak. Tak się to wtedy nazywało. No przeżywaliśmy to oczywiście, wszyscy tam, ci, którzy... Myśmy się spotykali takimi grupami ludzi, poza tym oficjalnym, że tak powiem, tym strukturami, tak jak ten mój kolega wyrzucony z roboty z Legnicy Brony Kamińskiej, który tam z powodu tych listów biskupów, no to myśmy się spotykali, rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się, co robić w tej sytuacji. A jeszcze wtedy chyba nie było takiej dojrzałej myśli, żeby powstała jakaś struktura, żeby powstało jakieś podziemie. W każdym razie wiedzieliśmy o tym, jeżeli pani pyta, czy wiedzieliśmy, to tak, wiedzieliśmy o tym i przeżywaliśmy to mocno, tak. Okej. No to wróćmy do 80 roku. Tak. No to później był rok 80. No i chyba w październiku lub listopadzie, kiedy już powstała Solidarność, to ja natychmiast założyłem Solidarność w redakcji. I ku mojemu zdziwieniu redakcja, która miała chyba około 20 pracowników, byłem jedynym dziennikarzem, który założył Solidarność. Do tego doszła jeszcze Gońcówna, która wstąpiła do Solidarności. Redaktor techniczna wstąpiła do Solidarności, jeszcze tam dwie chyba osoby. Niewielka grupka, 4 czy 5 osób, no ale mieliśmy swoją Solidarność, założyliśmy, legitymacja, powstała struktura, powstało działanie szersze, spotykaliśmy się tam w szerszych gronach, zaczęliśmy już rozmawiać, prawda, to poczucie wolności, ten wybuch wolności bardzo mocno przeżyliśmy. 80 rok był bardzo ważny, bo to rzeczywiście... Znaczy wtedy we mnie się odezwały tamte moje dawne jakieś, prawda, historie. Zacząłem sobie tak myśleć, Boże, ta szkoła, tam ci moi uczniowie, to dzisiaj pewnie też coś tam robią, ten duch wolności, te dziady, ten Mickiewicz, ten Słowacki, to dzisiaj już żyją trochę inaczej, prawda, postacie tej Solidarności. No ta Solidarność, jak wiadomo, wybuchła strasznie szerokim echem w całej Polsce, bo później wiedzieliśmy, że było nas prawie 10 milionów. No oczywiście powstały te struktury regionalne i tam zaczęliśmy kontaktować się, pisma i tak dalej, i tak dalej. Także zacząłem już w tej redakcji działać. Nawiązałem kontakt z innymi środowiskami, w których powstawały struktury Solidarności i stworzyliśmy taki komitet porozumiewawczy Związków Twórczych i Stowarzyszeń Naukowych we Wrocławiu. Była taka struktura ponad instytucjonalna, to znaczy uniwersytety, redakcje, różne kulturalne placówki. Stworzyliśmy taką
jak gdyby instytucję społeczną, która miała zajmować stanowisko w podstawowych kwestiach dotyczących nauki i kultury. No i w związku z tym wysyłaliśmy apele różnego rodzaju, pisma do urzędów, do władz, po to, żeby no, nadawać tym naszym wolnościowym hasłom. Ja na dodatek stworzyłem jeszcze oddzielną strukturę, taki klub pod tytułem Odrodzenie. To był klub, który działał na terenie całego regionu dolnośląskiego. Czym on się zajmował? On się zajmował analizą różnych zjawisk kulturowych na tym terenie. Zajmowaliśmy się tym, co się dzieje w teatrach, jakie sztuki idą, jakie nie idą, co zrobić, żeby ten teatr poszerzył swoje granice wolności. Robiliśmy konferencje popularno-naukowe, pisaliśmy referaty, tworzyliśmy jakieś dokumenty. Słowem, szła praca w tej takiej intelektualnej, prawda, sferze. I bardzo dużo ludzi uczestniczyło w tym. Zajmowaliśmy się teatrem, zajmowaliśmy się literaturą, zajmowaliśmy się innymi sztukami. Zorganizowałem później taką wielką dyskusję we Wrocławiu w Klubie Dziennikarza, na którą zaprosiłem środowiska kulturalne z całego Dolnego Śląska. Klub Dziennikarza to było takie miejsce, gdzie się gromadziło wtedy, mówię o 80 roku, 81, bardzo dużo tych środowisk wolnościowych. I pamiętam, że w trakcie tego spotkania odbyła się bardzo ostra, taka mocna dyskusja na temat tego, co komunizm zrobił z polską kulturą, jak wyniszczał, prawda, wyniszczał ideę, wyniszczał tendencje itd., itd. I telewizja wtedy to wszystko nagrywała, radio również nagrywało, bo już tam były, prawda, też ośrodki opanowane także przez Solidarność. No i to się później odbiło szerokim echem, to pisała prasa, tym się zajmowała media, w każdym razie to było takie działanie dość mocne. To była jak gdyby jedna linia mojego działania, ale była też druga. W tym samym czasie, w 80 roku, ponieważ ja miałem czasami spotkania na wsi, jeździłem na synagogę, na takie spotkania, kiedy opowiadałem, co się dzieje w mieście, my się to organizujemy i tak dalej, i tak dalej. Chłopie zaczęli organizować swoją Solidarność Chłopską na wsi. Niezależny Związek Zawodowy Solidarności Chłopskiej. I przyjechała do mnie grupa organizatorów. Wózek. Taki był chłopak, rolnik. Zbigniew. Uciekło mi nazwisko w tej chwili. W każdym razie jeden z tych organizatorów przyjechali do mnie, żebym ja im pomógł założyć Solidarność na wsi, chłopską. Żebym przygotował jakieś materiały, żebym stworzył dokument, który oni będą mogli wykorzystać do zbudowania formalnej struktury. Rzeczywiście ja im powiedziałem: tak, chłopaki, zrobimy to. Umówiliśmy się tam w którymś miejscu, usiedliśmy, obgadaliśmy sprawę. I oni rzeczywiście zaczęli budować tę Solidarność Chłopską i stworzyli wojewódzki zarząd. I ja byłem ich doradcą na tym poziomie. A później, kiedy się już zorganizowali jako struktura ta szeroka, to byłem także ich rzecznikiem. Także działałem z jednej strony tutaj w tej Solidarności Wielkiej, prawda, robotniczej, a z drugiej strony działałem w Solidarności Chłopskiej. Jeździłem po wsiach ze spotkaniami, z odczytami, z dyskusjami. To też robiło no, dobre skutki, bo ludzie dowiadywali się, co się dzieje. To był taki trudny moment dla chłopów, dlatego że ruch chłopski nigdy się nie buntował specjalnie, prawda? Oni jednak chłopie trochę inaczej organizowali się w inny sposób. Dlatego też informacja z tym, co się dzieje w mieście, była dla nich bardzo ważna. A ponieważ ja siedziałem w środku tych różnych środowisk intelektualnych, kulturowych, naukowych czy pedagogicznych,
ten, to wszystko przenosiłem. Mówię, chłopaki, tu się robi tamto, tu się robi to. Nie bójcie się, bo wielu chłopów się bało, to nie wiadomo, w jakim kierunku to pójdzie. Przecież łasko jeszcze było, bo milicja była. W każdym razie z tymi swoimi chłopami, przez którymi się później bardzo zaprzyjaźniłem, no to z jednej strony tworzenie tej struktury, z drugiej strony odczyty, spotkania, rozmowy i tak dalej. Także działałem z jednej strony, z drugiej. Gazetki przywoziłem z miasta, prawda, Solidarność Walczącą i tak dalej. To była druga. No i trzecia moja linia to była Solidarność Walcząca. Solidarność Walcząca to dopiero w 82 roku, 82 nie? rok, tak. Do stanu wojennego wrócimy. Ale to już mówię tak do przodu trochę, w 82 roku. No i to tak działałem przez cały czas, w 80 roku, w 81 roku do 13 grudnia 81 roku. Co się robiło? No, robiło się gazetki, prawda, spotkania, zebrania, narady, wiece, no to wszystko, co robili wszyscy inni. Kiedy wybuchł stan wojenny 13 grudnia 1981 roku, byłem taki walet, mogę powiedzieć, nieodpowiedzialny. Byłem wtedy następnego dnia z żoną, kiedy już dowiedzieliśmy się najpierw. Ale pan już mieszkał we Wrocławiu. We Wrocławiu mieszkałem. Tak. Rodzina też już do Wrocławia przeszła. Tak. Ja już mieszkałem wtedy we Wrocławiu, mieszkałem z żoną. Kiedy następnego dnia już wiedzieliśmy, że to ten stan wojenny, byłem na tyle nieodpowiedzialny, że zacząłem robić rodzaj takich ulotek, afiszów, bo wie co, mazakiem pisałem i szedłem ulicami i gdzieś tam w bramach to przyklejałem. Nie zdawałem sobie sprawy, że tutaj obok czołgi gdzieś jadą, tutaj obok policja, milicja i tak dalej. Ale w porę żona mnie jak gdyby ostrzegła, myślała, nie, że byłby tak ostentacyjnie, bo od razu na zamku. To był jakiś taki, nie wiem, szok. Ja myślę, że ja przeżyłem taki szok po prostu. Nie wiedziałem, co się za mną, po prostu tu tyle nadziei, tyle wiary, tutaj ma się odrodzić Polska, prawda, tu jest wielka szansa na zmianę tego potwora, który nas dusi, który nas dłami, a tutaj nagle nas zaczęli przy pomocy czołgu. I pamiętam taką straszną scenę, którą później gdzieś tam opisałem, jak szedłem, Wrocław to jest miasto mostu, tam jest kilkadziesiąt mostów, jak się idzie przez most, szedłem takim mostem w jedną stronę, a w przeciwną stronę szła kolumna czołgów i tych wozów pancernych. To był straszny widok. Ta kupa żelazna to był taki straszak, który miał nas jak gdyby zmierzyć samym swoim widokiem. To sunęły do tych fabryk po to, żeby tam pacyfikować robotników. To był ten straszny czas. Oczywiście redakcja została zamknięta, moja, wszystkie inne też zresztą. Następnego dnia, czy po kilkunastu dniach otrzymaliśmy wypowiedzenie z pracy. Redakcja zostaje zamknięta, ja zostaję bez pracy. Nie mam pracy, nie mam roboty. Zostałem wyrzucony z pracy formalnie, tak, zostałem bez roboty. I byłem bez roboty w stanie wojennym przez prawie półtora do dwóch lat. Niecałe dwa lata byłem bez roboty, nie miałem co jeść, nie miałem z czego wyżywić rodzinę, no jakoś tak ciężko było bardzo. Ale od razu muszę panie powiedzieć, że pierwsze co, to dźwignąłem się psychicznie po paru dniach i pierwsze co zrobiłem, to zwołałem chłopów, zresztą oni sami przyszli do mnie, żebyśmy się jakoś zorganizowali, więc nawet nie ta część inteligencko-robotnicza, tylko chłopska w tej części. To gdzieś było tak 17-18 grudnia, chyba zrobiliśmy pierwsze spotkanie w moim domu z chłopami.
I to, na co kładę nacisk, Pięciarek, taki wiceprzewodniczący, Roland Pięciarek tej organizacji, to jest o tyle ważna postać, bo on był równocześnie później Solidarności Walczącej. I on jako wiceprzewodniczący bardzo mnie prosił, żeby no, jakoś podnieść na duchu tych chłopów, bo byli załamani. I to zebranie, które odbyło się w moim pokoju, przyszło ich chyba 5 tych moich współpracowników Solidarności Chłopskiej. I takie najważniejsze, myślę, takie moralne obowiązek to było podtrzymanie ducha niezależności, że my się nie poddamy. Zanim cokolwiek się stanie, ważne, żeby w ludziach budować taką świadomość, że tu przyszło piekło, że tutaj stało się wielkie nieszczęście. I to nieszczęście jest po to, żebyśmy się poddali, żeby nas gnębić, żeby nas tłumić, żeby nas zniszczyć psychicznie, żebyśmy zrezygnowali z wszelkiej nadziei. To najważniejsze było budować nadzieję i nie poddawać się. I ja myślę, że te spotkania chłopskie, bo z nimi przede wszystkim w tej części mojej działalności to uważałem za najważniejsze, w tej części budowanie ducha oporu. Ducha oporu. Nie poddawajmy się, nie rezygnujmy się, nie załamujmy się. I to przez długie miesiące w ten sposób tworzyliśmy taką solidarność chłopską podtrzymywania na duchu. Spotykaliśmy się później nie tylko w moim domu, ale także jeździliśmy do poszczególnych wiosek. I u chłopów, do których mieliśmy zaufanie, w ich domach spotykaliśmy się po 5, po 6, po 7. Niewielkie grupy to były, niewielkie. Muszę powiedzieć, że bezpieka robiła wszystko, żeby zastraszyć tych chłopów. Chłopi byli zastraszani bardzo. No ale udało nam się uniknąć łapanki, udało nam się uniknąć tego, że nas nakryli. Mijały miesiące, my ciągle byliśmy ze sobą i ciągle robiliśmy to, co trzeba było wtedy robić. To była ta chłopska część mojej działalności. Natomiast gdzieś tak w październiku 1982 roku, kiedy Kornel ogłosił powstanie, Kornel Morawiecki ogłosił powstanie Solidarności Walczącej, ja natychmiast zacząłem rozpowszechniać, kolportować gazety, które wydawała Solidarność Walcząca. Przede wszystkim Solidarność Walcząca jako czasopismo z dnia na dzień, ale także inne. I w moim domu we Wrocławiu stworzyłem punkt kolportażowy tego. Może warto powiedzieć, że budowanie Solidarności Walczącej nie polegało na tym, że tworzyła się struktura piątowa, to była tak zwana struktura fraktalna. Polegało to na tym, że jedna komórka nie widziała drugiej. Tak. Tworzyły się samodzielne komórki. To była wielką wartością Solidarności. Jeżeli padała jedna komórka, to nawet... Tak, mówię o strukturach tak zwanych fraktalnych, to znaczy takiej strukturze, która nie ma łączności ani poziomej, ani pionowej. Nie wie, kto tam nad mnie jest na górze, ale nie wie, kto tam jest z boku. Ja stworzyłem taką strukturę fraktalną, samodzielną, swoją we własnym domu. Nie znałem Kornela Morawieckiego osobiście wtedy jeszcze, bo później go poznałem. Nie wiedziałem, że obok mnie jest kilka innych takich struktur, o czym się dowiedziałem dużo później. No i tych gazetek otrzymywałem od różnych znajomych sporo. Okazało się, że moi chłopcy ze wsi, Romuald Pięciorek także wstąpił, założył swoją komórkę fraktalną na wsi i też tam działał już jako Solidarność Walcząca, więc i jako chłopska, i jako Solidarność Walcząca. No i tutaj zaczyna się jak gdyby trzeci etap, czy kolejny etap moich kłopotów życiowych,
Nowej roboty ciągle nie mam. Jest 82 rok, roboty nie mam. 83 rok, roboty nie mam. A równocześnie zajmuję się tutaj Solidarnością Walczącą i jej wydawnictwami. Rozpowszechniam to, przekazuję innym. Każdy budował swoją własną metodę. Ja miałem taką metodę, że na przykład chodziłem do takich instytucji różnych państwowych, do, na przykład do przychodni zdrowia. No. Szedłem sobie i jak już kolejka gdzieś tam mija, ja na krzesełka, na stoliki rozkładałem bibułę i uciekałem stamtąd. Mhm. I później jak ludzie przechodzili, to od razu mieli do czytania sobie. No. Szedłem na przystanek tramwajowy, kładłem bibułę. Szedłem do jakiejś tam innej instytucji, rozkładałem. Chodziłem po domach, rozkładałem na piętrach. Także ludzie nagle schodząc po schodach widzą tutaj bibułę. Uh-huh. To jej była taka metoda, prawda, podawania, żeby ludzie mieli nadzieję, że coś się dzieje, prawda, że uh-huh. wszędzie jesteśmy. W tramwaju jesteśmy, w osiedlu jesteśmy, tam jesteśmy, wszędzie to jest. Ta bibuła wszędzie jest. No więc bezpieka była dość bezradna, bo nie wiadomo, prawda, gdzie to szukać tego kogoś. Także to myślę, że to była dobra metoda, bo nigdy nie wpadłem tutaj. No i ten ośrodek, ta komórka korportażowa była do końca. Nigdy mnie ani mojej żony nie chwycili, bo moja żona też się tym zajmowała. Nigdy nas nie złapali, tych czasopis przybywa bardzo dużo. No ale ja byłem bez roboty, jak mówię. No i teraz jest w domu dość ciężko. O głodzie trzeba było czasami przybywać. No i w końcu moi znajomi, ponieważ ja byłem nauczycielem w technikum elektroenergetycznym, to moi uczniowie, jacyś tam moi znajomi nauczyciele, pracowali w Lubinie. Lubin to jest niedaleko Legnicy. Tak. To jest Zagłębie Miedziowe. I oni gdzieś tam pogadali sobie i mówią, słuchaj, my ci znajdziemy tutaj robotę w Zagłębiu Miedziowym. Będziesz dojeżdżał tutaj do nas, znajdziemy ci robotę, tutaj jakoś cię zlokalizuję, znajdziemy dla ciebie. Robimy akurat jakąś gazetkę taką zakładową i pomożesz nam ją robić. No i rzeczywiście znaleźli mnie tą robotę i musiałem dojeżdżać do Lubina, ponieważ tu pracy nigdzie nie mogłem, dojeżdżałem. Codziennie? Prawie codziennie, tak. To jest kawał drogi. Wiem. Tak, w sumie jeździ. Do Lubina się jedzie mniej więcej półtorej godziny. No ale przystanki i tak dalej, także w sumie 2-3 godziny to zajmowało. No oczywiście sobotę, niedzielę już byłem w domu. No i tak pracowałem tam. Tam okazało się, że znalazłem w Lubinie również ludzi, którzy byli powiązani z Solidarnością. Był taki pan Bieliński, który był lokalnym działaczem tamtejszym. No i myśmy się dogadali, że będziemy tam rozprowadzać również bibuły. On mnie dostarczał to, co on tam otrzymywał, ja z kolei to, co ja. My z kolei tam w Lubinie przenieśliśmy, także ta nitka przeszła także na Lubin. No i ta moja robota, tam już pracowałem do 89 roku. W międzyczasie poznałem Kornara. To było w ogóle bardzo dziwne z tym Kornarem. On skądś z jakimiś drogami dowiedział się o tym, że ja tam działam. Nie wiem, jakim cudem, później dopiero mi powiedział, ale wtedy nie wiedziałem. No to tak gdzieś ktoś tam komuś i tak do niego dotarło. W każdym razie któregoś dnia ja wracam do domu z Lubina, ciężko, zmęczony, schorowany. A moja żona mówi, słuchaj, był Morawiecki w domu u nas. No jak to Morawiecki? Przecież nie znamy się osobiście, nie znamy osobiście. On mówi, był, chciał z tobą pogadać, no ale no ciebie nie było, no to pytam, co robi, jak się zachowa. Mówię, wiesz, tak mnie zaskoczył, ten Morawiecki był taki rewolucjonista, te hasła, ta rewolucja, prawda, ten ostry antykomunista, okazał się człowiekiem łagodnym jak baranek,
delikatnym bardzo, bardzo subtelnym. Zaczęłam go opisywać, mówię, przyszedł tutaj, to zamiast ze mną pogadać, on zaczął szperać w swoich książkach, zaczął tam czytać typowe korne. Nie wiem, czy pani zna Kornelas, na pani Morawiecka? Tak. Tak, typowe korne. Zaraz grzebał, szukał, coś, jak go coś zainteresuje, to tylko tym się zajmuje. No i posiedział tam z moją żoną, pogadał. No i powiedziała żona, że oni przyjdzie, on przyjdzie. Mówię oni, bo się później okazało, że jego koleżanka Hanka Kornie siedziała w tym czasie na dole, nas obserwowała, czy ktoś tam przypadkiem nie tak, czy ogona jakiegoś tam gdzieś tam, prawda, nie pociągnęły za sobą, ale nie, nikogo nie było. No i w ten sposób poznałem Kornela, bo następnym razem pojawił się u mnie w domu również. Ja już byłem wtedy, no i zaczęliśmy wtedy rozmowy i gadanie, co było dalej. Ale to już była końcówka lat 80. To był gdzieś tak 87-8 rok wtedy. No wtedy już z Kornelem prowadziliśmy, że tak powiem, bardziej taką koncepcyjną pracę. Ja tam zacząłem pisać do jego tych podziemnych czasopism. No i to trwało do... Kornel zaprosiłem go do kiedy już przełom był tych wszystkich, tak. Pojawił nową nadzieją. Zaprosiłem Kornela na takie wielkie spotkanie do Lubina, przyszło masy górników. Muszę powiedzieć przy okazji, że miałem bardzo dobre kontakty z górnikami, ponieważ oni jakoś się dowiedzieli poprzez mojego krewnego. Tam taki był Bielski, w Lubinie była taka słynna sprawa, że podkładali tam bomby. Nie wiem, czy pani zna ten taki, taki przypadek, to był chyba jedyny w Polsce. Podkładali pod komisariatem milicyjnym bomby, które tam miały wybuchnąć. Zdaje się, że jedna czy dwie z nich wybuchły, ale jakieś tam szkód specjalnych nie narobiły. To robił mój krewny, jeden z moich krewnych Bielski. To później go strasznie, jak złapałem, wsadzili go do więzienia, strasznie katowali go. No i tak to trwało. Z jednej strony chłopiec, z drugiej strony Solidarność, z trzeciej strony Solidarność Wielcząca. Na tych trzech frontach no coś tam na swoje możliwości coś tam robiło. Przede wszystkim rozprowadzałem, czyli tak, punkt korytarzowy, uważam, że to było najważniejsze. To nie tylko rozprowadzał, ale pan również i pisał do tych... Tak, ale to już w późniejszym okresie, ale przede wszystkim rozprowadzanie. Ja uważam, że rozprowadzanie było najważniejsze. Najważniejsze było, żeby ludzie wiedzieli, że podziemie żyje, że Solidarność żyje, że się nie poddaliśmy, że istniejemy. Każda taka gazetka to było takie dodawanie wiary, dodawanie nadziei. Tak, to dodawanie otuchy. I przede wszystkim myślę, że to, że człowiek znajdował nagle gdzieś tam w swoim domu, na schodach, na ganku, na przystanku, to był znak, że patrz, tutaj między nami my jesteśmy. My tu jesteśmy, my tu wszyscy jesteśmy. Patrz na nas, my tu się nie ujawniamy, prawda, w tramwaju publicznie, ale dajemy znaki tobie, sygnały, że my jesteśmy. I to było, myślę, że było bardzo ważne. Podtrzymywanie takiej wiary, nadziei, duchy, że Solidarność żyje. Przecież był taki okres trudniejszy Solidarności, prawda, w latach tak mniej więcej 77-8, kiedy ta Solidarność tak trochę już podopadała, kiedy wydawało się, że ten duch tak po 87-8, tak. Nawet pamiętam, z Kornelem rozmawialiśmy, jak dźwignąć to. No, oczywiście później Kornel robił te wielkie demonstracje już pod koniec. Oczywiście brałem udział w tych wszystkich demonstracjach. To palowanie, to gonienie nas. Pamiętam taką sytuację szczególną, kiedy policja goniła nas w tej demonstracji. Tych wszystkich, którzy się zebrali na ulicach Wrocławia. I akurat to była niedziela, msza święta i taka duża grupa biega do kościoła, wszyscy zasypani.
A ksiądz akurat nie był na wygłaszał kazanie. Jak wbiegła ta grupa do kościoła, ksiądz przerwał kazanie i tak panowała chyba kilkuminutowa cisza. Tak wszyscy zamilkli nagle. I ksiądz powiedział wtedy tylko chyba dwa słowa. Tam idzie diabeł. Tam idzie diabeł. O tych, którzy nas gonili. To był taki pamiętam ten znak. No tego gonienia po Wrocławiu to były dziesiątki, bo po wszystkie demonstracje, to gazowanie, pamiętam, jak przyjeżdżałem, przechodziłem do domu po tym gazowaniu, to oczy miałem zawsze zadzawione, że nabawię się jakiejś choroby wreszcie tych oczu. Ciągle jesteś zapłakany, ciągle zjedą cię, tak. Także tak to wyglądało to z tamtej strony. Później no to jakoś próbowałem opisać tę historię, te wszystkie, tak. I napisałem takie trzy tomy książek, które opisują działalność Solidarności Walczącej. One mają takie tytuły Barbarzyńcy, ubrałem spisek barbarzyńców. I to są książki, które opisują działalność Solidarności Walczącej. Wprawdzie tam Kornel nie występuje w postaci Kornela, tylko jako Konrad, ale wszystkie wydarzenia są autentycznie powiązane z tym, co się... Także będzie ta historia zapisana także jako książka. Tak. Bardzo panu dziękuję za ciekawą... Dziękuję.